Czy chrześcijanin może być bogaty? Czy bogactwo to coś dobrego czy złego? Co czyni z nas prawdziwych chrześcijan? Jakiś czas temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, przez pewien czas mieszkałem w pewnej amerykańskiej parafii. Byłem tam rezydentem. Znałem wiele osób, które codziennie przychodziły do kościoła, a wśród nich była jedna niesłychana postać. Pewien mężczyzna, około 30-letni, który zawsze siedział w pierwszej ławce i bardzo intensywnie się modlił. Przy czym nie było to teatrem podszyte, jakbyśmy mogli powiedzieć. Pewnego razu w prywatnej rozmowie powiedział mi tak: księże, ja tutaj przychodzę codziennie w tej samej intencji. Modlę się, żebym był bogaty. Ja się wtedy zapowietrzyłem, bo nie wiedziałem, czy to jest najlepsza intencja, którą można Bogu przedstawić. No w końcu wszyscy mamy takie jakby, no takie jakby przekonanie, że jak ktoś jest bogaty, to na pewno nieuczciwie. Nawet jeśli nie wszyscy, to wiele osób tak właśnie uważa. Nie wiedziałem zatem, czy ta intencja jest najbardziej słuszna. Ale on kontynuował. Chciałbym być bogaty, żeby założyć rodzinę, utrzymać ją na pewnym poziomie i jednocześnie wspierać moją wspólnotę parafialną. Jeszcze potrzebowałem kilku chwil, żeby ten temat przemyśleć, ale właściwie nie było nad czym. Przecież Pismo Święte mówi jasno: Bóg daje życie, zdrowie, bogactwo i inne dobra. Wszystko od Niego pochodzi, ale nie po to, by człowiek kumulował je i ekscytował się, jak wiele zgromadził, tylko by robił przy ich pomocy dużo dobra w świecie, by, że tak powiem, był takim przedłużeniem tej dobroci, której sam doświadcza. Tylko wtedy bogactwo ma sens. I teraz dochodzimy do drugiego czytania dzisiejszego, mianowicie tam święty Jan mówi wprost. Kochani, gdyby ktoś, chrześcijanin, miał bogactwo tego świata, miał jakąś zamożność i zobaczyłby, że jego brat cierpi biedę i zamknął przed nim swoje serce, czyli nie pomógł mu, no to czy można by powiedzieć, że miłość Boża w nim trwa? To takie trochę enigmatyczne opowiedzenie o tym, że czy można by powiedzieć, że on ma wiarę wciąż, że ta relacja z Bogiem jest w nim wciąż żywa? To jest pytanie retoryczne. I dalej mówi święty Jan: dlatego proszę was, bracia, żebyście nie kochali słowem i językiem. To znaczy, byście nie mieli okrągłych słów na ustach, byście nie generowali jakichś pięknych, patetycznych mów, tylko byście konkretnie, twórczo zabrali się do pomocy innym, do angażowania na rzecz innych braci i sióstr, bo w tym wyraża się nasza wiara. Aha, no ale ktoś powie: chwileczkę, jak ja mam pomagać innym, a mnie kto pomógł? Ja sam do wszystkiego doszedłem, co ja będę się teraz angażował? Nie pomagam. I to jest właśnie to, co Jan nazywa oskarżającym sercem. To jest bardzo dziwnie, to brzmi. Kiedy serce nas oskarża, to Bóg jest większy od wszystkich naszych, od nas i naszego serca. Co to znaczy serce nas oskarża? Ono się buntuje. Oskarżenie jest może trochę złym tutaj tłumaczeniem, ale serce, które się buntuje właśnie w takim sensie. Ja mam pomagać innym, mnie nikt nie pomógł. I wtedy Jan w takiej sytuacji zaleca taką rzecz. Stań wobec tego, w obecności Boga, przejrzyj się jak w lustrze i zobacz, która z tych rzeczy, które masz, przyszła tylko dzięki Tobie? Która z nich jest taką, o której możesz powiedzieć: Bóg mi w żaden sposób tutaj nie pomógł? Ja sam, wszystko sam. Się okaże, że nie ma takich rzeczy. Bo nawet jeśli krew, pot i łzy Cię to kosztowało, to kto dał Ci zdrowie, życie, rozum, to wszystko? I teraz Ty, tak obdarowany, Ty mówisz, że Ty innym absolutnie nie na sobie zatrzymasz ten strumień dobra, nie przekażesz go dalej, nie zrobisz dobrego użytku z tego, czym Cię Bóg obdarował. Jeśli tak, nad Twoją głową właśnie zapaliła się czerwona lampka. I właśnie o tym mówi Jan. Po przejrzeniu się w takim lustrze Bożym, jeżeli rzeczywiście masz odrobinę dobrej woli w sobie, Twoje serce już nie będzie się buntować, nie będzie Cię oskarżać, buntując się. Ono po prostu uspokoi się, bo ty zobaczysz, że twoja wiara w naturalny sposób domaga się dalej przekazywania dobra. I oto dochodzimy do sedna sprawy. To czyni z nas prawdziwych chrześcijan, kiedy mamy wiarę, relacje z naszym Panem i kiedy z tej wiary rodzą się dobre uczynki. Oto co definiuje nas jako chrześcijan. Zatem bogactwo samo w sobie nie jest złem, nie jest ani dobre, ani złe.
może być złe, kiedy stanie się pewnego rodzaju powodem do ekscytacji i zablokowania się na czynienie dobra. Jeśli natomiast jest pomostem, pomocą do tego, żeby innym świadczyć dobro bezinteresownie, przy pomocy tego, co otrzymaliśmy, jest super. W dzisiejszym czytaniu ewangelicznym Pan Jezus mówi o sobie, że jest krzewem winnym, a my latoroślami. Zauważcie, że w Ewangelii według świętego Jana jest takich 7 takich miejsc, gdzie Pan Jezus mówi o sobie tak. Ja jestem i następuje krzewem winnym. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem i tak dalej. W tych miejscach, gdzie Pan Jezus tak mówi, tak naprawdę akcent powinien paść na te pierwsze 2 słowa. Ja jestem, bo to jest echo starotestamentalnego imienia Bożego. Tak się Bóg przedstawił Mojżeszowi w 3 rozdziale Księgi Wyjścia. Jestem, który jestem. Jestem, posłał mnie do was. Tak powiesz narodowi wybranemu. Pan Jezus, kiedy tak mówi o sobie, jasno wysyła sygnał do swoich słuchaczy, że nie jest tylko zwykłym człowiekiem, nauczycielem i tak dalej. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana nie kryje swojej boskości. Po prostu mówi wprost, ale potem dookreśla z różnych stron, jakby chcąc pomóc swoim słuchaczom zrozumieć, o co chodzi. I w dzisiejszym czytaniu słyszymy, że Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem krzewem winnym. Kochani, ja od 4 lat mam taką małą winnicę, jestem właścicielem 30 krzewów. I tu pozdrawiam serdecznie mojego sąsiada Piotra, który świetnie mi zagospodarował całą tę przestrzeń winiarską, winoroślarską, tak bym nazwał. No, wprawdzie nie doczekałem się jeszcze żadnego owocu przez te 4 lata, ale ciągle mam nadzieję, że coś przyjdzie. Tak czy inaczej, moje rozumienie uprawy winorośli i tego, jak one rosną, w jaki sposób, no, znacznie się zwiększyło. Teraz mogę mówić już trochę jak taki para-ekspert. Otóż kiedy z tego krzewu, z tej tak zwanej łozy, wyrastają pionowo latorośle, to na nich właśnie pojawią się owoce. One nie są zawieszone w próżni. One mają dlatego zdolność rodzenia owoców, że są zagnieżdżone właśnie w tym krzewie. I nie można pomyśleć o nich inaczej, jak tylko o będących częścią, będących w takiej dziwnej komunii jakiejś z tym właśnie krzewem. I tak właśnie Pan Jezus ten obraz wykorzystuje do tego, żeby pokazać nam, o jaką relację chodzi. Chodzi o relację takiego zakotwiczenia, takiego niesłychanego jakby wyrastania z pnia, którym on jest, tym krzewem. I to daje nam możliwość rodzenia owoców. I też o to chodzi. Pan Jezus mówi, że takie bycie tylko latoroślą nie ma sensu większego. Trzeba, by ona rodziła owoc. Owoce, czyli dobro, które jakby przekierowujemy w tę stronę dookoła nas. To właśnie czyni z nas chrześcijan. Po pierwsze, relacja z naszym Panem, wyrażona tak obrazowo dzisiaj przy pomocy tego zakotwiczenia latorośli w krzewie i jednocześnie to rodzenie owoców. Ale tak naprawdę my jesteśmy medium jakby, takim pośrednikiem pomiędzy krzewem i owocami. Jeśli jesteśmy rzeczywiście mocno zakotwiczeni, to dzięki tym sokom ożywczym, które płyną w latorośli, możemy wydać owoc. I też o owoc chodzi. Czyli z jednej strony relacja, więź z Jezusem, a z drugiej strony owoce. Święty Jakub powie o tym w swoim liście. Ty mówisz, że jesteś wierzący, super, ale każdy tak może powiedzieć. Ja mówię, sprawdzam. Powiedz mi proszę, do jakich dobrych uczynków prowadziła cię twoja wiara w minionym dniu albo tygodniu? Ile dobrych rzeczy, bezinteresownie, innym ludziom zrobiłeś w kwestii pomocy, jakiegoś świadczenia, jakiejś uprzejmości, jakiegoś dobra? Jeśli ta lista jest niekrótka, no to super. To znaczy, że twoja wiara, z powodu twojej wiary rzeczywiście dzieją się rzeczy fajne w twoim życiu. Jeśli natomiast ta lista jest bardzo krótka, albo w ogóle jej nie ma, to nad twoją głową właśnie zapaliła się czerwona lampka. Bo co z tego, że mówisz, iż jesteś wierzący, katolik, ochrzczony, jesteś na mszy, jeśli to nie ma przełożenia na twoje życie? Nie dzieją się żadne dobre rzeczy w twoim życiu. Czyli jakby blokujesz łaskę, która przez ciebie przychodzi,
po to, by innym także świadczyć dobro. Jeśli tak jest, trzeba coś przemyśleć. Mam nadzieję, że teraz nad moją głową nie zapaliła się czerwona lampka. No dobrze, ale jeśli świadczymy dobro, generujemy dobre rzeczy, to może się okazać też czasem, że ta gorliwość otrze się o taką niebezpieczną granicę albo ją przekroczy. Czasem można świadczyć dobro, ale niestety nic dobrego z tego nie wyjdzie. I wydaje mi się, że przykład tego znajduje się w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Oto słyszymy o Szawle, który już przeżył swoje tak zwane nawrócenie pod Damaszkiem, który już ma ten epizod damasceński za sobą i teraz przyjechał do Jerozolimy i chciałby poznać się z tymi, którzy byli u boku Jezusa przez całe jego dorosłe życie. Ale oni nie chcą. Oni się go boją. Co? Ten, który nas prześladował, teraz ma być z nami? Nie. To jakiś koń trojański, to jest jakiś podstęp. To nie wolno w to wierzyć. No i Paweł jest poniekąd bezradny, więc Barnaba przychodzi mu w sukurs i bierze go ze sobą do apostołów i mówi: słuchajcie, chłopaki, ja rozumiem wasze obawy, ale tego człowieka ja znam. Ja widziałem, jak on ryzykował życie dla sprawy, ile dobrych rzeczy przez jego ręce się wydarzyło. Ten człowiek naprawdę się zmienił i zasługuje na drugą szansę. Tak na marginesie mówi się, że wszyscy zasługują na drugą szansę. To nieprawda. Z samego tylko powodu tego, że jestem, że żyję i zasługuję na drugą szansę? Nie. Muszę zasłużyć. Służyć, czyli coś zrobić, żeby przekonać, że ja rokuję na to, żeby ktoś dał mi szansę. No i Paweł miał za sobą już fajne CV. Po swoim tak zwanym nawróceniu Paweł, czy Szaweł, bo te dwa imiona równolegle, Paweł, nie przychodzi z pustymi rękami. On już pokazał, że warto mu zaufać, że warto dać mu drugą szansę. I dlatego apostołowie, słysząc te słowa Barnaby, mówią: okej, no to niech będzie z nami, niech działa z nami. Tylko Paweł tak bardzo, jak neofita, to jest poniekąd naturalne, tak bardzo się zaangażował, że właśnie przekroczył taką cienką, czerwoną linię. Tak bardzo był zaangażowany w różnego rodzaju spory doktrynalne, tak bardzo przekonywał i rzucał swoje życie na szale, że właściwie nie rozumiał niebezpieczeństwa, w które się wdał. Do tego stopnia, że autor mówi, że heleniści chcieli go zabić, chcieli go pozbawić życia. Tak ich irytował, albo może tak bardzo życzyli mu śmierci. Dlaczego? No właśnie, nie zważał na swoje życie. Świadczył dobro. Wydawało mu się, że jest po prostu... Bóg przez jego ręce jedno wielkie dobro działa, ale tam trzeba było pewnej mądrości, pewnej roztropności, której Paweł jeszcze nie miał. Dlatego bracia, widząc, że to nie posłuży dobru całej wspólnoty, ale także innych ludzi, bo to wznieci tylko zamęt, co z tego, że Paweł miał rację, skoro forsował ją w sposób nieodpowiedzialny. Dlatego wyjęli go, że tak powiem, z tyłu i wstawili na statek i posłali do mamy, do Tarsu. Tam pozwolili mu trochę ochłonąć, trochę dojrzeć, trochę jego wierze okrzepnąć. I wtedy dopiero po kilku latach Barnaba znalazł go w tym Tarsie i razem wyruszyli później na misję, pierwszą misję, wyprawę misyjną. Kochani, czyli w tych czytaniach dzisiejszych przebija odpowiedź na nasze pytania. Chrześcijanin może być bogaty, jeśli się tak zdarzyło. To nie zdarzyło się bez powodu. To znaczy, że chrześcijanin rozumie swoją misję jako właśnie ma świadczyć innym także dobro. Ma przedłużać to dobro, które jego dotknęło także na tych dookoła. Ale ktoś powie: ja nie jestem bogaty, wobec tego stop? Nie. Wszyscy coś mają. Każdy ma coś. Jeżeli nie masz pieniędzy, masz czas wolny, masz uprzejmość, to wszystko jest pewnym dobrem, które na zewnątrz możesz generować z powodu twojej wiary. Bogactwo samo w sobie nie jest czymś złym. Ono jest neutralne. To, co z tym zrobisz, zależy, jest potem albo dobre, albo złe. Jeśli użyjesz, by świadczyć dobro, super. Znaczy, że zrozumiałeś swoją misję. I wreszcie to, co czyni z nas chrześcijan, to wiara w Jezusa Chrystusa, która nie jest tylko jakąś deklaracją, ale relacją, z której wynikają konkretne czyny, czyli owoce. Wiara, która rodzi owoce, tak jak latorośl zakotwiczona w krzewie winnym, rodzi owoce na tym krzewie. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.